Siemka Tłemka, oczywiście w kolejnym odcinku serii od zera w trówie. Ha, dzisiaj znowu poniedziałek. Znowu mamy pełno skrzyneczek i zobaczcie, mam 2600 Shadow Cash. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się tego kolejnego smoka ogarnąć. Na razie zaczniemy tak, można powiedzieć, powoli. Jakieś tutaj pierdółki, parę master, no tutaj powypadało. Tak, z tych skrzyneczek za expa. Ale bardziej byśmy chcieli otworzyć Empower Gemboxy. Bo tutaj czekamy znowu na tego dużego gema Cosmic i znowu nam nie wypadł. Ale to jest chamstwo, nie? Normalnie chyba za Lunar Soul sobie kupię, bo już statystyki mamy porobione. No, nie, no musimy w końcu, ile to można? 761. Dobra, znowu tutaj trafi. Ale naprawdę potrzebujemy tego kolejnego gema. O, za 5 będzie karma. Zobaczymy, czy wypadnie nam coś ciekawego. Dobra, 50 master to spoko. Fragment, fragment i skrzydełka. Ojoj. No dobra, no to skrzydełka. 82 raz 2, 3. Za 82 tysiące pójdą. Może nam się uda do kolejnego boss roomu jakieś dołączyć. Dzisiaj jest poniedziałek, więc znowu łapiemy wszystkie boss roomy, jakie damy rady, żeby właśnie tych skrzyneczek Shadow Cash było jak najwięcej, no bo chcemy w końcu ich trochę pootwierać, prawda? Dobra, powolutku. O! Dobra, 50 mastery znowu. I już nic ciekawego do końca. No nic, no 4 fragmenty znowu do nas trafiły. I w ten sposób będziemy powoli dalej sobie tego smoka robić. Moglibyśmy te skrzydełka kupować i rozwalać je. Za każde te skrzydełka 5 fragmentów byśmy mieli. No jedne nam dzisiaj wypadły. Ale myślę, że uda mi się w bardzo niedługim czasie, może nawet dzisiaj. Nie patrzyłem, czy jakaś Shadow Towerka jest pełna pszczółek. To byśmy już sobie dociągnęli tego pszczółkowego smoka. Mam prawie 600 monet. Och, i może Void Watcher właśnie. Void Watcher to jest ten za Shadow Cash. I mamy ich prawie 2700. Na pewno jeszcze dzisiaj wpadnie mi tak, nie, z 500 tych skrzynek. No, można by coś pokombinować. Można by coś pokombinować. No i collection kolejne jest, nie? I monetki, monetki, monetki. O, jeszcze tutaj muszę pamiętać o zmianie tego. No nic, ale my sobie spróbujemy wykombinować naszego dużego gema. O, mam nadzieję, że pyknie. Dobra. Pamiętajcie, że jest tydzień otwierania skrzyneczek, więc lecimy z wszystkim jak leci. Jeszcze te skrzynki na jutro sobie zostawimy. Kiedy będzie nowa karma. Bo już tego pajączka mamy. Za nami biega taki mały Spike Walker. Dobra, to teraz może to co mówiłem, te skrzyneczki. Chyba z 17 fragmentów musimy dostać tutaj. Na pewno wypadnie nam dużo Heart of Darkness, na których zarobimy, no myślę, dość sporo fluxa. Jeden fragment nam wypadł, no to nieźle. Szczerze? Sąsiad dostał ataku. Szczerze to wątpię. Naprawdę wątpię, że uda nam się zdobyć te chyba 17 fragmentów. Tak mi się wydaje, że tyle brakowało. No ale możemy próbować. Możemy próbować otwierać. Dwa fragmenty, a otworzyliśmy już ile? Nie wiem, czy przestać nagrywać. Czy sąsiad się rozkręci, czy to tylko takie pojedyncze powierty. Kurde. No, dawaj te skrzynki, szybciej otwieraj, zanim sąsiad rozkręci wiertary. No, i co? Otworzyliśmy prawie połowę skrzynek, a mamy dwa fragmenty. No i właśnie dlatego mówiłem o tym, że tego Void Watchera strasznie ciężko zdobyć. Dobra. Poczekam, aż sąsiad przestanie. Dobra, wygląda na to, że człowiek sąsiad się uspokoił.
Więc możemy kontynuować naszą hydrę. Chciałem potwierdzić skrzynki, ale no widzicie, się porobiło. To może wam powiem od razu, co będziemy jeszcze dzisiaj otwierać. I mianowicie mam tutaj jeszcze troszkę skrzyneczek takich zwykłych z gemami. Co lepsze oczywiście, jak zawsze sobie zostawimy, bo za jakiś czas, kiedy już myślę, teraz by trzeba było się poświęcić jednak zmaksowaniu już Gunslingera, bo przecież mówiłem, że dla wspierających będę robił takie coś jak na przykład farma Hydra Ultra, którą ja keruję, więc potrzebowałbym trochę więcej damage'a też sobie zrobić. No, ale co by nie było, to jak tylko skończymy sobie te boosterki robić, te ulepszacze na naszej głównej klasie, to potem będziemy się myśleli, żeby jakąś kolejną klasę już zacząć, tak jak Shadowhuntera. Więc już sobie zbieramy class game key i tak dalej, ale i oczywiście małe i duże gemy, które nam się natrafią, takie co lepsze, ale teraz bym się jednak skupił właśnie na tym, co tutaj możemy zrobić z naszym Gunslingerem. Dobra, otwórzmy skrzyneczek, ile damy radę. Z tego co widziałem, to potrzebujemy nie tam 17, tylko 14 fragmentów. No ale i tak, zobaczcie, 3 fragmenty dopiero. 4, o! To jeszcze tylko 10. Myślicie, że się uda? Bo ja szczerze wątpię. 9. Jakby nam z każdej karmy leciało, to by było dobrze. No, zostało nam 10 razy karma. Jakoś tak? A nie, to jest... Ja, to jest skrzyneczek do karmy? Chyba 70, nie? No. Nie da rady. Chociaż jakby było blisko, to byśmy mogli jeszcze troszkę pofarmić tych skrzynek i może by coś z tego było, prawda? 7, 7, czyli połowę zdobyliśmy. Z tak wielu skrzynek połowę. Niewiarygodne, jak to rzadko wypada. No i ostatnia karma. Nie wyleciało nam. Dobra, 7 fragmentów. Jest nadzieja na to, że niedługo tego smoka sobie ogarniemy. 43 na 50. Jego trzeba tylko 50, tylko i aż. Och. No ale jak już zrobimy, te dwa smoki w pobliżu są już bardzo blisko, więc te 600 monet nam zejdzie, to się nie martwcie. Dobra, jeszcze potrzebuję tutaj dziewczynie zrobić jedne tylko piniatkę, ale to zaraz. My tutaj sobie jeszcze ogarnimy, co my tutaj mamy. Takie, trochę kemdastu pamiętam, że nam brakowało. 579, o i to mi się podoba. Sobie go odłożymy znowu. A, patrzcie, 24 skrzynki. Czyżby jeszcze jedna karma? Uuu, może jeszcze jeden fragment nam wypadnie. Kto wie? Nie, jednak nie. Nie. Dobra. Co tam dalej mamy? Powiem wam, że jak pootwieramy sobie tyle skrzyneczek, to będziemy już bardzo wysoko w rankingu otwierania skrzyneczek, więc no, można powiedzieć, że to jest prawie pewne, że za tydzień będziemy mieli 5 Lighthouse Voltów, czyli kolejna szansa na fragmenty smoka. No i tak to trzeba robić, co drugi tydzień otwierać wszystkie skrzyneczki, prawda? Dobra. Tutaj... Ups, zapełniło nam się ku. Jeszcze dwie skrzyneczki tam były chyba. Tutaj tylko jakieś 8 przypadkowych. Oczywiście te wszystkie skrzyneczki, które tam pomniejsze mi zostały z... No nie wiem, jak na przykład sobie farmiłem hydrę hard, o, na przykład Hydra Hard, to tam wypadają no, z Uber 7 skrzyneczki, prawda? Więc takie skrzynki też też mogą się tutaj pojawić w otwieraniu. No, one nie dają jakoś tam super dużo gemdastu, no ale zawsze coś, prawda?
543, czyli kompletnie wszystkie są do kosza, ale badziew. Kompletnie wszystkie. Zgubiła się. Biedna. tu prawie... Ojoj, a jakie to są skrzynki? Uber 9, to nice. To może jeszcze nam wypadnie jakiś gem. W sumie to potrzebowalibyśmy trochę gemdastu, więc moglibyśmy jeszcze... Tomy na gemdast właśnie, powinienem to zrobić w pierwszej kolejności, jak nagrywam odcinek. W pierwszej kolejności powinienem te skrzynki z... znaczy tomy z gemdastem napełnić. Jak mamy sobie coś tutaj ulepszyć. Przypominam, że znowu nie korzystam z tego sposobu na gemdast, bo mi szkoda Fluxa. Tym bardziej, że tyle zaoferowałem wspierającym kanał, więc no teraz Fluxa potrzebuję bardzo. A właśnie, jeszcze przecież tam Titan Soul. Dobra, te sobie otworzymy skrzynki, a z Cosmic Gemdastem to potem sobie już otworzę. Bo one i tak nam się nie przydadzą. Otwieramy tylko te, które nam się przydadzą tutaj do odcinka teraz. No dawaj, te ostatnie już przeklikam. I co my tutaj mamy? Coś zostanie z nami? 591! Nice! Mieliśmy tak powyżej 550 wszystko zachowywać. Dobra, czyli odtąd w górę wszystko już do kosza leci. 591, świetnie. No właśnie, dlatego się farmi te gemy. I właśnie czeka się, aż będzie dużo dobrych, żeby można było kolejną klasę robić. Dobra, no to jestem zadowolony z tego, co tutaj mamy. Właśnie w ogóle tutaj mam cały rządek C3, ale żadnej do Shadowhuntera. Czapki potrzebujemy i łuku, prawda? I ten duży gem bardzo jest nam potrzebny. Dobra. Jeszcze tylko piniatkę. Ojej, a teraz piniatkę robią. To akurat. Myśmy się załapali. I by dziewczyna miała już całą Shadow Towerkę zrobioną. Fula mają. Szkoda. Co my tutaj mamy? Na pewno możemy jedną taką skrzynkę zrobić i to jest nasza nadzieja. 734. Ajajaj. No nic. No ale jakoś musimy zdobyć, prawda? O, najpierw zacznijmy sobie od tego. 7 ulepszaczy, dobra. No to coś sobie tutaj zmajstrujemy. Znajdźmy sobie jakąś statystykę, która jest blisko maksa, o na przykład ta. 7 razy, po ile tutaj się ulepsza? Po 2% i po 1, ajajaj. Dobra, ale już tylko 10%, więc tą statystykę sobie spokojnie dociągniemy. Tym bardziej, że zaraz jeszcze coś ogarniemy. Altar of the Moon, nie teraz. Dobra, żółty gemdust. Żółtego... Nie, to jest żółty gemdust. Potrzebujemy trochę żółtego gemdustu zdobyć. To pójdziemy sobie na piniatkę. Może nam się uda. Jeszcze jednego musimy bossa ogarnąć. I na koniec po tym bossie sobie za nasze wszystkie... Lunar Soul'e kupimy sobie Empower Gemboxy. Jest oczywiście szansa, że wypadnie nam jajko tego Diamond Dragon Egg, tak? Czyli Primordiala byśmy mogli zrobić, jest na to szansa, ale bardziej liczę na to, że w końcu wypadnie nam ten gem duży, ileż można, nie? Ileż tygodni można próbować i ciągle nam to nie wypada. Dobra. Głupio by było, jakbym zginął na ostatnim, ale się udało. Dobra, musimy tylko piniatkę ogarnąć. Znowu dostaniemy jakieś 15 skrzynek.
No, ładuj się szybciej, świecie. Coś mam tu jeszcze do otwierania? Nie, no tylko te skrzynki. Możecie zobaczyć, patrzcie, jak już wysoko pewnie jestem. Czwarty jestem, czwarty w otwartych skrzynkach, rozumiecie? Normalnie to bym rozwalał te wszystkie minibossy, ale no teraz no nie ma czasu. Chociaż może tutaj się dużo nazbierało w jednym miejscu, to może coś z tego będzie. Zawsze jak jest tyle minibossów, to warto. Tutaj wygląda na to, że piniatka będzie dobra do farmienia, bo strasznie dużo jest tych minibossów, co oznacza strasznie dużo tych wszystkich Shadow Shardów, co w rezultacie oznacza strasznie dużo kasy. No i oczywiście z każdego takiego mini bossa przecież może jeszcze wypaść nam Stellar. Znaczy nam. Jeśli macie odpowiednio dużo Magic Findu, to tak, to wtedy co chwilę lecą z tego Stellarki. Zaraz zginę. Czekam na ulta. O, jest i ult. A, mam minus 20 energii, to go nie użyję. O, dobra. Na ulcie to jest spoko, leci. Takim Gunslingerem fajnie się Shadow Towerki robi, bardzo polecam. Dlatego też właśnie tą postać chciałem zmaksować, żeby właśnie już nauczony doświadczeniem, no bo zawsze grałem tym Shadow Hunterem i już mi się nie chciało zmieniać postaci. No ale jak już zacząłem na nowym koncie, to nauczony doświadczeniem od razu wybrałem Gunslingera. Wiedziałem, że tutaj właśnie w Shadow Towerce, no niestety będzie najlepszy. Że nie Shadow Hunter, wcale nie, i Shadow Hunter nawet nie jest w topce najlepszych do Shadow Towerki. Strasznie, no tak po środku jest. Fajnie zasięgowy, nie trzeba nic klikać. Ale z drugiej strony też nie robi jakiejś super damage'a. W porównaniu z ultem Gunslingera, no kilka razy mniej. No ale oczywiście Shadow Hunter ma takiego fajnego ulta, nie? Jak się farmi na światach i tam autoatak, w ogóle nie trzeba nic się spiniać, żadnego ulta nawet nie trzeba używać. No ale jak już macie ulta, to używacie od razu, po bossie lecicie na następnego. Jak nie macie ulta, to cyk, parę autoataków też leży. Bardzo fajny jest Shadow Hunter, mi się wydaje. Znaczy mi się wydaje, no tak jak farmiłem, tak jak dla mnie to była najlepsza postać. Na Neon Ninja nie chcę się tyle klikać w tą klawiaturę, bo to jest gierka MMO, a nie jakiś pokaz skilla, prawda? Dobra, ten pokój, już jesteśmy w boss roomie piniatki. Zaprosimy ziomków tutaj z naszego klubu oczywiście, Blood and Wine. I to będzie tyle z Shadow Towerki. Będzie wszystko zrobione. I pójdziemy, spróbujemy, kolejną próbę podejmiemy zdobycia właśnie tego gema. Dobra. To teraz tak. Pin BR. Musimy tak z 6 osób. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał. W. Niech mu będzie. Nikt nie chce? O, jest w końcu, ktoś się obudził. Dobra, to napiszemy na normalnym. Looking for mates, Uber mods, pin 25k plus. A może to serwery tak lagują też, nie? W sumie to dużo razy mi dzisiaj wywaliło, jak próbowałem przejść między pokojami. O, jak się zebrali. Dobra. Dobra. No to mamy już zestaw ludzi. I co teraz? Co teraz chcemy zrobić? Pokonać piniatę. Odebrać Titan Soul, czyli Titan's Treasure. Co jeszcze? No i tego gema złapać, prawda?
Zobaczcie ile. 273 Heart of Darkness, bo 20 wystawiłem na rynek. Strasznie dużo poleciało nam dzisiaj. Za każde wyciągniemy jakieś 2700 do 2900, zależnie tam od ceny. Teraz jest 2600, więc poczekam trochę. Wystawię trochę drożej, bo, no bo to się sprzeda na pewno. Titan's Treasure też trochę będzie, no będzie trochę fluksa. Będzie trochę fluksa, tak z pół bańki co najmniej, prawda? Nawet więcej. Z 700 tysięcy będzie. Za te Heart of Darkness plus Titan's Treasure. Widzicie? Fajnie, no 15 skrzyneczek za takie coś, nie? Super to jest. Piniata jest dobra teraz w tym tygodniu do minibossów, mi się wydaje. Dobra. Oni sobie niech lecą dalej, my mamy to gdzieś. Właśnie, miałem też wam powiedzieć. Moglibyśmy przyspieszyć robienie tamtych smoków za Fluxa. Tych Dark i Light. Light Spear. No, tego Dark to w ogóle nie mamy. A Light Spear byśmy mogli przyspieszyć. I samo zrobienie tego smoka wymaga jeszcze 12 Display Divinity. Ale teraz mam inne cele z Fluxem, bo to będzie strasznie dużo Fluxa kosztowała taka operacja, więc na razie sobie to odpuścimy. I normalnie sobie machniemy kostiumy. Więc kolejny kostium leci. I znowu level up mastery. Zawsze to damage do przodu, prawda? Dobra, no to tak jak mówiłem, Heart of Darkness, nie? Tutaj sobie odbieramy 39 Titan's Treasure, jak zawsze. No i teraz za Lunar Soul'e nie mamy już nic innego w tym momencie do roboty. Jeśli ostatni, ten duży gem, no trzeba będzie coś tam pomieszać w nim, ale jeszcze spokojnie, będzie środa i tak dalej, to sobie poradzimy. Będą Lustrus Gemboxy, może coś tam nam wypadnie. Na razie potrzebujemy bardzo tego dużego gemu. Kurde no, Berserker. Ajajaj. Ale dobry. Mógłbym tymczasowo wrzucić tego gema. Całe klucze nam powypadały, też dobrze. 3 class game key. Mamy w ogóle jakieś tutaj? Nie, odłożymy sobie. Niedługo będziemy szukać na kolejną postać. Też trochę sobie porobimy. Dobra, wypadł nam dobry i by można go nawet ulepszyć i wsadzić naszego Shadowhuntera, dopóki nie znajdziemy lepszego gema, ale by miał na razie tego. No i potem by nas to kosztowało troszkę. Eko, on ma mordy. Dobra. To co, na szybko. Tak, po szybkości. Oj, długi odcinek dzisiaj wyjdzie chyba. Na szybkości sobie ogarnijmy trochę Gemdustu jeszcze. Tego żółtego. No bo chciałem już tą statystykę do końca dociągnąć. O, gdziekolwiek. Jesteśmy, dobra, na jakimś bossie. Nie. Tutaj szybko w dół. A, bomby sobie wyciągnąłem. To są bomby. To są bomby. Dobra, mamy ten Gemdust. Możemy wracać do klubu. No i co teraz? Jeszcze jedną próbę możemy podjąć. Jeszcze tutaj coś będzie. Jedna. Goddammit, no. Ale nam to nie idzie. Mamy jakiś gem, którego nie chcemy. Berserker, kurczę. No już też mam taki, tak? To już dwa berserkery dostaliśmy. Ach, nie chcę tego berserkera włożyć. Bardzo nie chcę. Flower Power. To jest... Nie, no też ja tego na niczym nie chcę mieć. Niby jest taki fajny, ulepszony, duży, ale go rozwalimy. Trudno. 30 tysięcy gymnastów, chyba. Dobra. To da nam jeszcze jedną próbę. Zabijcie mnie, no zabijcie mnie. No nie da rady.
Jaka lipa, no. Głównie chodzi o to, że... Oj, Flower Power tu jeszcze mamy. Głównie chodzi o to, że potrzebuję... Nie, teraz nagrywam odcinek. Głównie chodzi o to, że potrzebujemy dostać te 2100 light na tym Shadowhunterze. I Berserker nie jest aż taki zły, prawda? Ojej, no, ale on nie chce go, no. Tego Vampiriana to nie możemy dostać dobrego. No nic, dobra, ulepszymy go. Cyk, cyk, cyk. Ale to już chyba na następnym odcinku się w to pobawimy. Poulepszamy sobie tego gema. To po pierwsze, a po drugie... Czy tam... Nie, może zaczniemy tak. Zaczniemy od tego, że... Ile mam tych kluczy? O, dużo, dużo mam. Dobra. Dobra, to na razie go odłożymy. Mamy aż 7 kluczy. Dobra, czyli byśmy mogli to wykorzystać. Spróbować jeszcze jedną próbę podjąć tutaj. Tej skrzynki. No, bo 7 gemów, no na pewno będziemy mieli. Dobra, a tymczasem już sobie tutaj dociągniemy tą już statystykę do końca. I mamy tak dużo tych małych, że już sobie doklikam tą statystykę do końca. Dobra. I nawet odznakę dostaliśmy, to jakieś tam mastery nam wpadło. Za ulepszenie 2 gemów całkiem na maksa 20 mastery nam wpadło. Dobra. A, no naprawdę jest lipa, nie? Ale to już będzie tyle w tym odcinku. I naprawdę, no już w następnym sobie to ogarniemy. Tutaj pójdziemy... Ktoś prosił, żeby Candy Barbariana robić. No, moglibyśmy. Moglibyśmy Candy Barbariana porobić. Jako kolejną klasę. Zrobilibyśmy go takiego totalnego tanka. Na gemach. Dobra. To tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym.